ponownie Wisznice, no ale to jedna z większych gmin na terenie powiatu bielskiego. Jedna z większych i jedna też, no nie ukrywajmy, z większym budżetem. Ale ten budżet jest dobrze zagospodarowany. W tym momencie widać właśnie te dobrze pracujące pieniądze. Co wykonujemy? Znajdujemy się konkretnie w Dubicy Górnej. I będzie tu wykonana droga praktycznie od podstaw. Droga o długości 2000 i ponad 2,5 km, która łączy drogę krajową, którą, przy której jesteśmy, z drogą wojewódzką, która tutaj jest w głębi, ale za 2,5 km. Tak jak mówiłem, droga robiona od podstaw. Jest to największa inwestycja drogowa, jaką robiliśmy w gminie Wisznice. Wartość ponad 4 miliony. Finansowana z Funduszu Dróg Samorządowych w 60%. Natomiast licząc roboty dodatkowe, które tutaj też spotkaliśmy, to mniej więcej w połowie ona jest finansowana z budżetu gminy. Jak będzie wyglądała sama droga? Szerokość, będzie podbudowa? Będzie to droga praktycznie o standardzie drogi powiatowej, bo tak powinno się budować drogi, które łączą drogi o wyższej kategorii, a tutaj łączy drogę krajową z drogą wojewódzką, więc będzie tutaj szerokość jezdni będzie wynosiła 5,5 metra i 75 cm pobocza z każdej ze stron. Także tak naprawdę będzie tu 7 metrów. No widać po palikach, że trochę wejdziecie również na tereny prywatne. Tak, wchodzimy w niektórych miejscach nawet i 5,5 metra na tereny prywatne. Oczywiście wykupujemy to od mieszkańców. Projekt techniczny i całą procedurę pozwolenia na budowę robiliśmy tak zwaną specustawą. Więc tutaj wykupem gruntów zajmuje się starostwo powiatowe i akurat jest to procedura w trakcie, natomiast sama realizacja tego projektu już się rozpoczęła. Jesteśmy w grudniu, podpisaliśmy umowę. Pierwsze prace, tak jak widzimy tutaj, prace dotyczące usuwania drzew się już odbyły. W tej chwili będą prace związane z przesuwaniem ogrodzeń, bo tych ogrodzeń kilka będzie trzeba przesunąć. Co chciałem jeszcze zapytać. Panie wójcie, ja może wyjdę przed szereg, ale czy to też nie próba lekko rozładowania ruchu w samych Wisznicach? To nie będzie jakiś skrót? Będzie to skrót na pewno dla tych, którzy będą jechali z terenu, czy od Białej Podlaskiej, na przykład w kierunku Międzyrzeca Podlaskiego czy Radzynia, cięższym sprzętem. Na pewno to będzie skrót, bo taki skrót dotychczas mamy tylko jeden, gdzie można bez problemu przejechać. Także tu poniekąd będzie to rozładowanie tego transportu ciężkiego i część transportu na pewno do Wisznic w związku z tym nie wjedzie. Tą nową drogą pojedziemy jeszcze pod koniec tego roku? Tak, zakładamy, że pojedziemy w listopadzie. W listopadzie. Kto wykonuje pracę? Inwestycję tą realizuje tutaj lokalna firma z Annopola, firma Krecik w konsorcjum z firmą z Podchełma, która będzie tutaj wykonywała wszystkie prace z masą bitumiczną związane.